Moi drodzy, niedługo zaczną się już wakacje, najbardziej chyba utęskniony przez dzieci i młodzież czas w całym roku. Dla dziatwy szkolnej wakacje zaczną się już 19 czerwca, w środę przed Bożym Ciałem. Życzę wszystkim, którzy będą mogli korzystać z wakacyjnego wypoczynku, aby najpierw odzyskali siebie. Odzyskali siebie, gdy chodzi o własne siły fizyczne, ale także gdy chodzi o życie duchowe. To jest czas właśnie jakby powstawania do nowych zadań, które stoją przed nami i które przed nami także postawi sam Pan Bóg. Życzę jednocześnie i bardzo zachęcam do tego, aby te wakacje były razem, przeżywane razem z Panem Bogiem. Nie ma prawdziwie i dobrze przeżytego czasu odpoczynku duchowego, jeśli w tym odpoczynku nie ma miejsca dla Pana Boga. On przecież przede wszystkim daje nam siły, abyśmy z nowym zapałem zwracali się do drugiego człowieka, niosąc mu orędzie miłości i pokoju. I takich właśnie wakacji radosnych, pełnych pokoju i także, co nie bez znaczenia, wspaniałej pogody życzę wszystkim i dorosłym, i młodzieży, i dzieciom. Szczęść Wam Boże!